ale prawdopodobnie ktoś ten recykling zrozumiał źle. A złośliwi na dodatek mówią, że każdy z tych trenerów po prostu poczuł smak porażki. Cześć, ja jestem Rudy i chciałbym po raz kolejny przedstawić wam rzeczy, którymi zaskakiwał nas świat w tym tygodniu, a jak wiemy, świat umie zaskoczyć. Oczywiście poza Euro, bo w Euro dzieje się wiele, padają bramki, padają zwycięstwa, padają również zawodnicy, bo to jest to, co ostatnio się nam najbardziej kojarzy i z naszą reprezentacją, i z innymi reprezentacjami. Zresztą Mbappe wywalił się i złamał nos i to jest chyba informacja sezonu, ciekawe co na to Real. Przejdźmy do tego, co działo się na świecie i to całkiem niedaleko, bo w Warszawie. Zapewne każdy z was to robił. Każdy z was ma to na sumieniu. Mówimy o ściąganiu. I tu nie ma co gadać, nawet najbardziej prawilne, najbardziej sztywne osoby kiedyś cokolwiek ściągnęły. Nawet jak to było przepisywanie wizy na lotnisku czy coś, każdy czasem podglądnął i zajrzał. I wszyscy wiemy, że najważniejszą ideą w ściąganiu jest tylko jedna rzecz. Nie dać się złapać. Wszyscy to dobrze wiemy, ale nie wszyscy o tym pamiętają. Na przykład jeden z sędziów sądu administracyjnego w Warszawie nie chciał się męczyć, nie chciał załatwiać sprawy i wyobraźcie sobie, że złapali go na tym, że przeklejał uzasadnienia wyroków sądów. Serio, robił kopiuj, wklej. Złapali go na tym, że udzielał pozwolenia wyrokiem sądu jakiejś tam działalności, żeby mogła działać, ale szedł już tak na grubo, że przekleił nawet złą nazwę firmy, zły adres z poprzedniego wyroku i poprzedniego wyroku i to podobno robił kilkanaście razy. Człowieku, weź się zastanów, naprawdę. I my później idziemy do sądu załatwiać sobie ważne rzeczy, a tam ktoś zwyczajnie na przykład może mieć sytuację typu zmęczenie po wczorajszym dniu i mówi, dobra, dawaj wkleję. I co innego, kiedy wklejamy rozprawkę dotyczącą naszej szkapy albo innej ważnej lektury, a co innego, jak sprawa dotyczy działalności gospodarczej, bo typ postanowił, że będzie ściągał. Geniusz. Ale jeżeli chodzi o ściąganie, to dużo łatwiej mają mieszkańcy Rosji. To mało popularny kraj na wschodzie, dosyć niewielki. Pewnie go kiedyś kojarzyliście. Sytuacja jest taka, że obecnie, oczywiście nie pada to oficjalnie, ale jest tam coś takiego jak matura na koniec liceum. I tam ludzie normalnie piszą takie długie rozprawki, eseje i tak dalej. I większość ludzi, wpisała to zresztą w internecie, odkryła, że na to, żeby dostać największą ilość punktów, wystarczy jeden patent. Tu nagłówek tam, jeden patent, żeby dostać największą ilość punktów. Wiecie, co to jest? Jest cytowanie Władimira Putina. To znaczy, jeżeli piszecie jakąkolwiek rozprawkę o czymkolwiek, ale dorzucicie cytacik, to od razu wpadają wam punkty. Ludzie, którzy dorzucali cytaty z Władimirem Putinem, opowiadają o tym, że mieli prawie maksymalną ilość punktów i wyszło na to, że to się dzieje w całej Rosji i wystarczy dowalić cytat i już się jest zwycięzcą. Ale numer jest jeszcze lepszy. Naprawdę. Mianowicie te cytaty wcale nie muszą być prawdziwe. Wystarczy powiedzieć, że to był on i powiedział to i ma się maksymalną ilość punktów just like that. Nie trzeba ściągać, nie trzeba myśleć, wystarczy cytować. Zresztą dobrze pamiętacie, gdy Henryk Sienkiewicz prosił, żeby subskrybować ten kanał. Czas na moment patriotyczny i to nie związane z piłką nożną i Euro, bo cały czas trzymamy kciuki. My w zasadzie zawsze trzymamy kciuki, to wyniki nic nie robią w żadnym z turniejów. Po prostu trzymamy kciuki za naszą reprezentację, chociaż najładniejszą rzeczą w grze naszej reprezentacji ostatnio jest strój naszego trenera, bo chłopaczyna ma klasę, rączkę umie podać, wygląda jak milion dolców. No naprawdę, nie? Bo reszta zawodników to w szpitalu w Leśnej Górze, w no dobrej na złe powinno się spotykać. Trzymamy kciuki za zdrowie, trzymamy zawsze z naszą reprezentację. Taka nasza rola Polaków. Zresztą mamy wielu ludzi znanych na całym świecie z tego powodu, że są Polakami. Mamy znanych piłkarzy, mamy znanych naukowców, mamy znanych świętych i teraz mamy znanego Polaka, który po prostu zwyczajnie ma stronę internetową. Wyobraźcie sobie, że facet założył stronę internetową o pewnej znanej marce samochodów, a konkretnie o producencie samochodów elektrycznych na literę T. Nie mogę tego powiedzieć, bo on się przez to spotkał w sądzie. I założył tam jakiś pierdół małą stronę www.pajączek, te sprawy, wiecie o co chodzi. I ta wielka firma na T, ta co ma też taki portal, co ma X w nazwie, a także wysyłają rakiety w kosmos, wszystko związane z takim panem, co się nazywa prawie jak mózg, tylko się inaczej pisze, wytoczyli naszemu
obywatelowi proces. Ma na imię Korneliusz i Korneliusz w takim czymś, co się a la sąd tam arbitrażowe coś tam nazywa w Stanach, ruszyła sprawa w sądzie i wytoczyli mu wielki proces, że ta jego strona internetowa z końcówką .com kradnie loga, że w ogóle źle i finalnie próbowano go zniszczyć. Tu odpalamy taki schemat, mały człowiek, wielka firma i ten proces się taki robi wielki. I wiecie, jaki jest koniec? Chłopaczyna wygrał tę sprawę w sądzie. Normalnie, wzięli Korneliusza, wzięli się z nim tam i w oktagonie i chłopaczyna wygrywa tę sprawę. I może prowadzić swoją stronę i ją ma i dalej się dobrze bawi. Wielka firma na te nie dała rady naszemu Korneliuszowi. Drodzy Państwo, tak się buduje legendę. Legendarne też na pewno będą te Mistrzostwa Europy w piłce nożnej, które jakby idą dobrze, są mecze ciekawe i nieciekawe. Różnie to bywa, ale to jest taki czas, w którym wszyscy jesteśmy kibicami piłki nożnej i fajnie, bo to w sumie fajny sport, szczególnie jak się rzadko ogląda, to później można zostać wielkim fanem. Ale to, co zostaje nam w pamięci, to rzeczy, które są niespotykane. Typu był jeden zawodnik, który na rozgrzewce złamał łękotkę, już nie powiem o cieszynkach, które powodują złamanie nóg, ale są również najdziwniejsi ludzie na świecie, mianowicie trenerzy. Na szczęście nie polscy, trener Probierz, wielka piątka, wielka klasa, ale to, co się pojawiło w ustach, w ręku i w nosie trenera Holandii, to jest absolutny jakiś dziwoląg. Mamy takie płyny ustrojowe, jakieś substancje, które znajdują się w naszych częściach ciała. Składamy się z wody, krwi, no i też wszyscy w nosach mamy taką wydzielinę popularnie zwaną gilem. Cały świat mógł obejrzeć w trakcie meczu z Polską to, jak trener Kuhlmann, chyba tak się nazywa, dosyć mocno, dosyć wnikliwie sprawdza, co w tym nosie ma, a później, zatkajcie uszy, ludzie wrażliwi, jak to smakuje. Fiu, 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 fiu. I to jest niesamowite, że jakby te rzeczy nie służą do wyciągania za bardzo, a później do wprowadzenia tego z powrotem, psy tak robią, ale nie powiem wam z czym, to jednak to szokuje. Kiedy facet, który ma polo, jest tam wieloletnim piłkarzem, gwiazdą, zasłużoną trenerem, siedzi w tym i później jakby mama nam od dziecka mówiła, łokcie na stole to nie, jakby nie dłub w nosie, boś nie prosi, jest taka rymowanka, a trener Horandi, komen, tam od razu wyciąga długasy, wiecie, landryny takie i hop, do bu... Obrzydliwe. Nie oszukujmy, nie oszukujmy. Joachim Löw, trener Niemiec, był prekursorem tego gatunku. Ja nie wiem, czy to powodują nerwy, czy oni mogą gum do żucia zabrać jakby na te mecze, tylko finalnie trwa konsumpcja. Ja wiem, że żyjemy w czasach ekologii i recyklingu, ale prawdopodobnie ktoś ten recykling zrozumiał źle. A złośliwi na dodatek mówią, że każdy z tych trenerów po prostu poczuł smak porażki. Zdecydowanie nie porażką, a zwycięstwem nazywamy wszystkie sytuacje, w których ktoś się odnajduje. Kiedy my się odnajdujemy w życiu, kiedy odnajdują się klucze, których szukamy, jak odnajduje się 5 zł zostawionych w zimowej kurtce, którą później na zimę wyciągamy, zawsze człowiek się cieszy. Niesamowite, że na świecie, w którym jest mnóstwo kamer, są skanery do oczu, Chiny to mają tam te kamery, że rozpoznają ludzi, rozdają punkty jak w Simsach, rzeczy potrafią zginąć. I rzeczy drogocenne. Mówię konkretnie o obrazie, bo jest historia takiego obrazu, który się nazywa Odpoczynek podczas ucieczki do Egiptu, namalowanym miliard lat temu przez człowieka, który się nazywał Tycjan. W ogóle nie wiem, czy zwróciliście uwagę, ale filozofowie, artyści starodawni, sprzed wieku, już dawno wymyślili ksywki. Tam nikt nie miał imienia i nazwiska. Był Leonardo da Vinci, on się chyba tak nazywał w ogóle, ale był sobie Kartezjusz, Pitagoras, wszystko Tales z Miletu. Są ludzie, którzy mieli ksywki. Tycjan też miał ksywkę i namalował obraz, który już za kilka dni będzie licytowany na jednej z aukcji Wielkiej Brytanii. Wyobraźcie sobie, ten obraz jest wart 25 milionów funtów, czyli liczmy... No ponad 100 milionów złotych. No i jeżeli miałbym powiedzieć, no spoko, obraz jak obraz, ktoś ma tyle hajsu, może za niego zapłacić, nie ma problemu, niech się bawi, to jego znaleziono, nie wiem czy wiecie, na przystanku autobusowym. Ten obraz zginął raz, zaginął drugi raz i w końcu znaleziono go w reklamówce za przystankiem tramwajowym. Tak zwyczajnie po ludzku stał sobie obraz, który za, nie wiem, tydzień, dwa zostanie sprzedany za 150 milionów złotych, czy tam 140, no biedy nie ma generalnie. I powiem wam szczerze, z jednej strony to szokuje, ale z drugiej strony ja po prostu jeżdżę złymi tramwajami, skoro to wszystko mnie ciągle omija.
Ale żeby nie było tak smutno, to w ogóle nasi, to warto podkreślić, naukowcy z Krakowa, połączeni z jakąś tam grupą z innego kraju, ale pamiętajmy o naszych, zaczęli sprawdzać, jak pachną zabytki i obrazy właśnie. A konkretnie sprawdzili, jak pachnie dama z gronostajem Leonardo da Vinci. Kojarzycie ten obraz w ogóle, czy nie? Kojarzycie. Nie zmienia to faktu, że on też jest warty bimbaliony pieniędzy w ogóle i ktoś pomyślał o tym, że można by po prostu sprawdzić, jak te rzeczy pachną, zebrać te zapachy i dać ludziom do wąchania. Każdy człowiek wam powie, ja też się zgadzam, wąchanie jest absolutnie złe, nigdy tego nie róbcie, to nic dobrego nie przynosi, odmawiam w ogóle, zawsze kiedy ktoś pyta, nie róbcie tego w domu. I stworzono zapach, który składa się z jakiejś tam deski starej, ramy, trochę muzeum, trochę kapci, trochę tych ludzi, którzy widzieli ten obraz i ten zapach zamknięto. Nie można było jednak wyprodukować, a to chcieli zrobić nasi polscy naukowcy, czegoś, co będzie dyfuzorem tego zapachu, bo być może będzie miał skład chemiczny i poszli w taką dziwną alejkę zwaną stworzyliśmy pisak. Tak, stworzono pisak mazak, który jak się wyciągnie tą zawleczkę, to pachnie tym obrazem. Więc jeżeli chcielibyście mieć Leonardo da Vinci w domu, a konkretnie damę z gronostajem, to nie musicie się męczyć, wystarczy kupić pisak i sobie go wąchnąć. Ostrożnie z wąchaniem cały czas mówię. Czy to działa? Nie wiem, ale właśnie wam o tym opowiedziałem i trochę czuję potrzebę, że sam bym taki pisaczek kupił. Ciekawe, czy dodaje talentu, albo czy pachnie zwycięstwem. I na koniec sytuacja, powiedziałbym, turbo kuriozalna, bo to wszystkim się nam zdarza. Od razu apeluję do wszystkich was, którzy to oglądacie, nie dzwońcie z byle powodu do straży pożarnej. Naprawdę, bo jeżeli potrzeba, ok, jeżeli widzicie wypadek, to dzwońcie, jeżeli coś się dzieje, dzwońcie. Nie dzwońcie, jak dzieją się takie półpodejrzane rzeczy. Na przykład taka, jaka miała miejsce w Nieporęcie. Tam ktoś wezwał straż pożarną, dlatego że z pewnego samochodu lała się dziwna substancja. Na dodatek nie pachniała najlepiej i wylewała się z przyczepy. Wezwano straż pożarną, wezwano specjalne jednostki, wezwano ekipę, która miała sprawdzić, co to jest. I wyobraźcie sobie, że kiedy już wszyscy przyjechali, kiedy zrobiła się turbo afera, kiedy pojawiły się artykuły, kiedy pojawili się dziennikarze, bo to niebezpieczna substancja, wiadomo jak jest, to, co wylewało się z tego auta, wyglądało i śmierdziało podejrzanie, było fermentującym ciastem do pizzy. Bo zwyczajnie dwutlenek węgla się wytwarza, więc wiadomo, wiecie, zmieniło to konsystencję i zaczęło się lać. I teraz tyle osób pojechało, tyle jednostek straży pożarnej musiało się zebrać po to, żeby sprawdzić, czy pizza pali się do wyjścia. To było śmieszne. Dziękuję wam bardzo za dziś. Co złego, to nie ja. Obserwujcie świat, nie czytajcie głupot, nie skrolujcie niepotrzebnych rzeczy w internecie. Świat daje nam tyle rozrywki, że starczy dla nas wszystkich i sztuczna inteligencja tego nie wygeneruje, ale jakby co, ja na tym kanale będę starał się wam trochę tej rozrywki przynieść z całego świata. A w ogóle to policzono wszystkie kozice górskie już, więc to jest dobra wiadomość. W sensie te w Polsce. Elo.